Jeśli znasz każdy serial na Netflixie i jesteś spukany, masz problem. Jesteś leniwy. Jeśli znasz każdy numer, który wychodzi i jesteś spukany, to jesteś leniwy. Jeśli wiesz o każdym poście na mediach społecznościowych z życia innych ludzi i nie masz innego biznesu na boku, który działa, musisz zaakceptować fakt, że jesteś leniwy. Pracowałem w sklepie z ubraniami 60 godzin tygodniowo. Byłem tam najlepszym sprzedawcą, ale nie mogłem zarobić wystarczająco dużo pieniędzy. Zarabiałem 3 kawałki miesięcznie, ale w tym czasie, kiedy miałem wolne, nie pracowałem na boku. Robiłem wszystko, żeby się zabawić. Oszukujemy samych siebie i zamierzamy siedzieć tam i zrzucać całą odpowiedzialność na ludzi, którym się udało, a nie nakładać żadnej odpowiedzialności na ludzi na dole, którym zamierzamy powiedzieć: o, biedny ty, tak ciężko pracujesz. Jednak tak bardzo, jak chcemy siedzieć i płakać nad samym sobą, musimy zdać sobie sprawę, że nigdzie nas to nie zaprowadzi. Wychowałem się we wspaniałej rodzinie. Moja mama i mój tata kochali się. Nie bez powodu wzięli ślub, ale potem się rozwiedli. Wiesz, dlaczego się rozwiedli? Nie mieli pojęcia, jak działają pieniądze. Urodziłem się i wychowałem w Iranie. Mieszkałem tam przez 10 lat. Uciekliśmy w 1989 roku przez napiętą sytuację. Pojechaliśmy do Niemiec jako chrześcijańska rodzina. Mieszkałem w obozie dla uchodźców przez prawie 2 lata. Potem przyjechaliśmy do Stanów. Wychowywałem się z moją siostrą i mamą. Z tatą widywałem się raz na drugi tydzień. Pieniądze zawsze były problemem. Ich głównym tematem kłótni były zawsze pieniądze. Przed wstąpieniem do armii miałem stałą pracę w Burger King i innych fast foodach. Jeździłem Hondą Accord z 1979 roku. Była mniej więcej tak dobra, że jechała tylko do przodu i nie działał w niej bieg wsteczny. Kupiliśmy ją za $500. Nie dorastałem z pieniędzmi. Chodziłem do zwykłej szkoły. Byłem przeciętnym dzieciakiem, który wstąpił do armii, bo powiedzieli mi, że jedyną drogą, która może cię uratować, jest wstąpienie do niej. I przez cały czas, kiedy dorastałem, byłem karmiony przez wszystkich wokół, w tym media, że bogaci ludzie są chciwi. Pieniądze są źródłem wszelkiego zła. Pieniądze to jest zło. Pieniądze są tym i tamtym, a bogaci są tacy. Są egoistyczni. I w końcu, kiedy zapytałem: mamo, skoro bogaci ludzie są tacy źli i pieniądze są takie złe, to dlaczego tylko o to się kłócicie i ciągle o tym rozmawiacie? Mam tego dość. Skoro jest tak źle, to dlaczego tak dużo o tym mówicie? Dlaczego? Kocham ciebie, kocham mojego tatę, kocham moją rodzinę. Dlaczego to się ciągle dzieje? Ten sam sposób myślenia widziałem u moich przyjaciół i powiedziałem sobie: no nie. Mam dosyć kupowania tych wszystkich kłamstw. Nie pozwolę, żeby media robiły to mojej rodzinie. Nie pozwolę. I przy okazji chcę mieć pewność, że każdy, kto mnie dotknie lub każdy, kto ze mną porozmawia, będzie to czuł. A przy okazji chcę, żebyście się nad tym zastanowili. 10 ostatnich kłótni, które odbyliście ze swoim współmałżonkiem, mamą, tatą, chłopakiem, dziewczyną, o czym one były? A więc czy wszyscy bogaci ludzie są tacy źli? Bo wszystko, o czym słyszymy, to te złe rzeczy, które robią bogaci ludzie. Ale znam też wielu biednych ludzi, którzy robią potworne rzeczy. Byłem biedny, byłem w klasie średniej, byłem klasę wyżej i byłem bogaty. I doświadczyłem wszystkich 4 z tych klas i widziałem i dobre, i złe strony wszystkich z nich. I to, czego nauczyłem się o pieniądzach, to że pieniądze po prostu sprawiają, że jesteś hiperbolą tego, kim jesteś dzisiaj. Jeśli dzielisz się nimi z innymi ludźmi, będziesz się nimi dzielił, gdy będziesz zarabiał miliony. Jeśli jesteś dziś złą osobą, będziesz bogatą, złą osobą. To bardzo prosty mechanizm. Wierzę, że każdy może osiągnąć wyżyny swoich możliwości, ale wymaga to tyle bólu związanego z pracą, przez który niewielu ludzi chce przejść. W życiu dzieje się wiele różnych rzeczy i nie będę nikogo osądzał, ale obecny system, w którym żyjemy, czyli kapitalizm, pozwala takiemu facetowi jak ja, który nie miał absolutnie nic, wygrać. Moja rodzina ma inne podejście. Oni wierzą w socjalizm. Teraz nawet nie chcę tego słuchać, tylko wchodzę i sprawdzam. Jeśli rynek płaci mi określoną kwotę, mówię: okej, jestem szczęśliwy, bo daję z siebie wszystko. Jeśli rynek płaci mi więcej, w porządku, nadal daję z siebie wszystko.
ale jeśli ciągle będę wnosił wartość na rynek, to nagle pojawi się okazja i będę mógł ją przewidzieć. Ni stąd, ni z owąd ktoś powie, wiesz co, możemy zrobić ten projekt. Chcę, żebyś był jego częścią. Twoje nazwisko zaczyna być bardziej rozpoznawalne. Można pomyśleć, co tu się stało? A wiesz dlaczego tak jest? Ponieważ za zamkniętymi drzwiami, zamiast rzucić ręcznik, dajesz z siebie wszystko. Kapitalizm działa. To ci, którzy nie pracują, nienawidzą kapitalizmu. Ci, którzy nie pracują i którzy się nie rozwijają. Te dwa aspekty są decydujące. Nic z tego, co powiedziałem, nie ma związku z moim nazwiskiem. To nie ma nic wspólnego ze szkołą, do której chodziłem. Nic z tego, co powiedziałem, nie ma wspólnego z boskim darem. To się nazywa pracuj jak cholera i udoskonalaj. Wzywam i rzucam wyzwanie każdemu, by zrobił tę rzecz. Wybierz cztery tematy: sprzedaż, negocjacje, relacje międzyludzkie i pieniądze. Wejdź na Amazona. Przeczytaj każdą książkę na temat negocjacji, która ma kilkaset recenzji i ponad 4 gwiazdki. Przeczytaj książki na temat perswazji, psychologii, m.in. Dale'a Carnegie'ego. Wtedy przeczytaj każdą książkę z ponad 400 recenzjami na temat zarabiania pieniędzy, na przykład zasady Raya Dalio. I przez następne 2 lata skup się tylko na tym, czyli pracuj oraz ciągle udoskonalaj. Cały czas poprawiaj swoje nastawienie i sposób myślenia na otaczający świat. Często połowa sukcesu to zmiana nastawienia. Ludzie mają te straszne i nieatrakcyjne postawy oraz przekonania, które odrzucają innych. Są magnesem na totalny syf. Wszystko jest czyjąś winą i wskazywaniem palcem na coś zewnętrznego. Jest to odrzucające i nikogo nie kręci ktoś, kto ciągle obwinia innych. Kiedy byłem samotny, chodziłem na randki i rozmawiałem z różnymi dziewczynami. Mówiły, mój ostatni szef był palantem. Ten nie ma o czym gadać. Pytam, jak oceniasz swoich ostatnich 5 szefów? Który z nich był największym dupkiem? Wszyscy. Gwarantuję ci, to nie jest problem między tobą a szefem. To nie jest problem szefa. Twoja postawa jest do bani. Pamiętajcie, rynek zawsze nagradza ludzi, którzy ciężko pracują i się doskonalą. Najgorszym słowem do tej pory, którego nie lubiłem i nie lubi większość z nas, jest słowo odpowiedzialność. Nienawidzimy odpowiedzialności. To nudne słowo, nie ma nic atrakcyjnego w odpowiedzialności. Ale za każdym razem, kiedy podnosiłem poziom w swoim życiu, produktem ubocznym tego było to, że miałem więcej ludzi, przed którymi musiałem być odpowiedzialny. Im niższy był mój poziom w życiu, tym miałem mniejszą odpowiedzialność wobec innych. Kiedy jesteś 18-letnim dzieciakiem, przed kim jesteś odpowiedzialny? Przed nikim. Idziesz do wojska. Jaki jest twój poziom odpowiedzialności? Masz dowódcę oddziału, kapitana, kompanię, sierżanta. Masz wszystkich tych facetów, którzy uczą cię, jak radzić sobie z odpowiedzialnością. Więc kiedy wychodzisz poza wojsko, to myślisz sobie, okej, poradzę sobie z tym. Ale kiedy wchodzisz w strukturę biznesową, to odpowiedzialność jest nieatrakcyjna dla większości, jednak konieczna dla wszystkich. I niestety, kiedy patrzysz na to, co dzieje się teraz z tymi wszystkimi darmowymi rzeczami, zasiłkami, które są rozdawane, to automatycznie ta odpowiedzialność wylatuje przez okno. Tu są darmowe pieniądze bez odpowiedzialności i nie jestem tego fanem. Nic nie jest lepsze niż 100% skupienia na jednej rzeczy, a następnie stopniowe przechodzenie z 90 do 80, z 80 do 70 i tak dalej. Ale do samego końca wkładaj całą swoją energię i wszystko co masz w jedną rzecz. Andrew Carnegie powiedział kiedyś następującą rzecz. Stwierdził, włóż wszystkie swoje jajka do jednego koszyka. Tylko upewnij się, że nikt nie może go dotknąć i że nie spadną. Więc jego ideą nigdy nie było to, żeby nie wkładać wszystkich swoich jaj do jednego koszyka. Chodziło o to, żeby włożyć wszystko do tego samego koszyka i zrobić wszystko, co jest w twojej mocy. Więc to jest siła jednej rzeczy. Twoja rodzina szuka teraz tej jednej osoby. Jeśli to nie ty, to może minie kolejne 20, 40, 60 lat, aż ktoś stanie się tym jedynym liderem. Niemniej jednak ktoś się pojawi, jeśli ty tego nie zrobisz. Może to być nawet w ciągu najbliższych 100 czy 200 lat, ale powiem wam, że jeśli zdecydujecie się
być tą osobą, to nie tylko wpływacie pozytywnie na życie waszego dziecka, wpłyniesz pozytywnie na twoje praprawnuki, na twoją praprawnuczkę, bratanka, wujka, mamę, rodzeństwo, rówieśników, twoją społeczność, wszystkich, więc to jest twój czas. Kiedy studiowałem życie, książki, które pisali o politykach, sportowcach, przedsiębiorcach, to pojawia się u nich bardzo ciekawy moment, w którym wydaje się im, że coś jest z nimi nie tak. To bardzo interesująca kwestia. Patrzysz na Arnolda, na wszystkich tych facetów, których badasz i widzisz, że jest taki czas, w którym następuje ekstremalna zmiana. I myślę, że kiedy ktoś doświadcza dużo bólu na najwyższym poziomie, utratę bliskiej osoby, upokorzenia, wstydu, śmierci, rozwodu, złamania serca, to jest to potężny ból, ale to przy okazji sprawia, że twoja skóra staje się niezwykle odporna i twarda. I można sobie wmawiać, że jestem tym czy tamtym, ale w rzeczywistości to jest to, przez co musisz przejść, aby dostać się na najwyższy poziom. Więc kiedy dorastałem, to nie był łatwy czas, ale sprawił, że mogę powiedzieć, że zdobyłem nietypowe doświadczenie. Z chłopca w wieku 10 lat zostałem zmuszony do bycia 17-latkiem. To właśnie ta część sprawiła, że dojrzałem szybciej, bo nie miałem innego wyboru. Kiedy wchodzisz do pokoju i nikt cię jeszcze nie szanuje, a nikt cię nie uznaje, nikt z tobą w nim nie rozmawia, myślisz sobie, jak to się dzieje, że nikt z was nie rozmawia ze mną? Czy zdajesz sobie sprawę, jak ciężko będę pracował, aby zdobyć szacunek? Ja należę do tego pokoju. Jeśli masz sposób myślenia typu, ja należę do tego pokoju, to jest to bardzo frustrująca faza, przez którą będziesz przechodził, ponieważ musisz zdobyć prawo do tego, aby inni mówili, że należysz do tego pokoju. Dopóki tego nie zrobisz, nikogo nie obchodzi, że jesteś świetnym mówcą, że przeczytałeś wszystkie te książki. Nikogo to nie obchodzi. Jedyną rzeczą, na której zależy temu pomieszczeniu, są rezultaty. Byłem facetem, który mówił, zamierzam prześcignąć wszystkich i prześcignąć każdego z moich konkurentów. To nie wystarczy. Potem powiedziałem, że zamierzam rozwinąć się lepiej niż wszyscy. Czytanie książek jest ważne, ale niewystarczające. Potem powiedziałem, że chcę opracować lepszą strategię, ponieważ będę walczył z kilkoma konkurentami, którzy mieli lepsze strategie niż ja. Powiedziałem, że chcę być lepszym strategiem. To przychodzi później. To zajmuje trochę czasu, aby mogło nadejść. Więc kiedy jesteś początkujący, nie masz jeszcze opracowanych wszystkich strategii, prawda? Była taka historia, jak Kobe Bryant stał przy Jordanie i zadaje mu pytanie. Hej, Jordan, w jaki sposób pracujesz tak na nogach? Odpowiedział, po prostu użyj bioder i całą swoją obronę opieraj na biodrach. A Kobe odpowiada, wow, nigdy wcześniej o tym nie myślałem. I to jest strategia, której nie osiągniesz w pierwszym roku gry w koszykówkę. A potem, oczywiście, ostatnie, ale nie mniej ważne jest to, kto może wytrzymać najdłużej i to jest najbardziej irytująca, onieśmielająca rzecz w rywalizacji. Kto do licha ma cierpliwość, by wytrzymać przez na przykład 2 dekady? Bardzo mało osób. Więc w końcu, jeśli jesteś chętny do przepracowania innych, udowodnienia, że twoja strategia działa oraz prześcignięcia pewnych wydarzeń, dostaniesz kredyt, na który zasługujesz. Najbardziej nieszczęśliwi ludzie, których spotkałem w mojej karierze, to ambitne, ale leniwe osoby. Mają oni tak potężne marzenia, ale po prostu nie chce im się wykonać pracy. Więc kiedy jesteś ambitny oraz leniwy, zgadnij, co się dzieje. Produktem ubocznym tej mieszanki jest zazdrość. Kiedy pojawia się zazdrość, stajesz się okropnym małżonkiem, okropnym przyjacielem, po prostu okropną jednostką. Więc jeśli jesteś ambitny, to musisz się przyłożyć do pracy. A jeśli nie jesteś ambitny i tego nie zrobisz, a przy okazji będziesz zarabiał kilkadziesiąt tysięcy i jest ci z tym całkowicie dobrze, okej, tylko przestań się porównywać. Po prostu bądź wierny temu, kim chcesz być. Pewnie słyszałeś gdzieś takie powiedzenie, że potrzebujesz pieniędzy, aby je zarobić. Jest to forma ucieczki, ponieważ jeżeli mówisz, że potrzebujesz pieniędzy, aby zarabiać pieniądze, to jedyną rzeczą, którą możesz zaoferować rynkowi, są twoje pieniądze.
gdzie w rzeczywistości mam wiele innych rzeczy do zaoferowania na rynku zamiast pieniędzy. Mogę zaoferować moje kontakty, mogę zaoferować moją wiedzę, mogę zaoferować moje relacje, mogę zaoferować moją etykę pracy, którą również mogę wymienić na pieniądze. Jeśli dostarczę wyniki twojej firmie, dostanę w zamian pieniądze. Oczywiście, ostatecznie będziesz potrzebował pieniędzy, aby zainwestować w firmę i te wszystkie inne rzeczy, które trzeba zrobić, aby rozpocząć biznes. Ale pomyśl o tym, jeśli osoba idzie do firmy zarabiającej miliony dolarów, to kto mówi: wiesz co, zanim dam ci całą twoją pensję, potrzebuję, żebyś dał mi 100 tysięcy dolarów. Tak się nie dzieje. A więc to specjalistyczny zestaw umiejętności, czas, wysiłek zdobędą dla ciebie pieniądze. Miałem wiele walk i kłótni w swoim życiu i nigdy nie walczyłem z nikim w taki sposób, w jaki walczyłem z samym sobą. Najgorsze dyskusje znajdują się w twoim umyśle. I moim zadaniem jest uzyskać spokój w tym miejscu, a to dlatego, że jedyną osobą, z którą ty i ja mamy spędzić resztę życia, jest ta osoba w środku. Nie moja żona, nie moje dzieci, nie moja mama, nie mój tata, nie moja siostra, nie moi rówieśnicy, nie moi inwestorzy. Nikt, tylko ty. Więc kiedy ta rzecz zostanie oczyszczona, wtedy wszystkie inne relacje stają się lepsze. Jednakże to nigdy nie działa na odwrót. Przeczytałem dwie książki. Jedna z nich nazywa się Szaleństwo pierwszej klasy Nasira Ghemiego, a druga książka to Hipomaniczny skraj Johna Gartnera. Mówią one o poziomie maniakalnym lub szaleństwie, jaki jest wymagany, aby przejść do następnego poziomu wygrywania. I w dzisiejszych czasach będą nazywali cię tymi wszystkimi rzeczami. Wiesz, masz ADHD, masz to, masz obsesję, wszystkie te określenia. U mnie wyglądało to w ten sposób, że cieszyłem się z tego. Czuję się z tym bardzo komfortowo, więc to nie jest już próba sprzedania się rodzinie, rówieśnikom czy ludziom z mojego otoczenia. To jest to, kim jestem. Nie podoba ci się to? Nie ma sprawy. Ale ja wiem, co będę robić w następnej kolejności. I to była bardzo ważna część. Moja wizja stała się jasna. Kiedy moja wizja stała się jasna, trzeba było tylko sprawdzić, czy ludzie, którzy byli wtedy w moim życiu, chcą wystartować razem ze mną. Jeśli tak, to świetnie. Jeśli nie, to popierałem wszystko, co robili. Ale ja musiałem robić to, co do mnie należy. A teraz zapraszam cię do przemowy, która może zmienić twoje życie i może zmienić perspektywę na otaczający ci świat. Koniecznie kliknij tutaj, do zobaczenia i pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.